Więc jest 22. Mam nadzieję, że w ogóle mam aż tak wiatr aż tak nie wieje. Nie mogę się wysłowić co do tego, że już naprawdę bardzo długo nie nagrywałam żadnych vlogów, bo ostatni na moim kanale vlog wyleciał 3 miesiące temu, więc trochę długo, trochę dawno nie nagrywałam. No i co? Jak mówiłam, jest 22 czerwca i jutro jest zakończenie roku szkolnego. Zrobiliśmy właśnie jakieś tutaj zdjęcia, żebym miała namiotówkę po prostu, okej. Wydaje mi się, że resztę wam powiem w domu, bo trochę wieje, a nie wiem, jak wy mnie słyszycie. Ja to słownie z Marcią przed chwilą wróciłyśmy do domu. Panie Boże, się zaczęłam, jest strasznie ciepło na dworze, już 25 stopni. Nie, w sumie chyba nawet więcej. Ponad więcej jest, nie wiem pojęcia. Aczkolwiek chyba nam wyszły dobre zdjęcia, więc to się liczy, okej? Okay? No i co? Szczerze powiem wam, że nie wiem, jaki outfit ubiorę jutro na zakończenie. Myślałam nad tutaj takimi brązowymi spodniami. Oj. Takie o. Sinseya, są one mojej siostry, ale pożyczę sobie je od niej. No i to bym ubrała i bym ubrała do tego czarną koszulę. No, się strasznie zmęczyłam. No ale tak, outfit jeszcze wam oczywiście jutro pokażę, jak ja się docelowo ubiorę, bo szczerze jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że to będą te brązowe spodnie, zapomniałam koloru. No i co, w ogóle jeżeli chodzi o to, na którą godzinę mam zakończenie, to na 10:00. Więc spoko, bo rozpoczęcie miałam... Nie mam rozpoczęcia, nie wiem na którą godzinę, ale na pewno było wcześniej i musiałam jechać autobusem o, który to było, o 6:40, a teraz idę o 8:18, więc na pewno jest lepiej, będę mogła sobie później wstać. Tym bardziej dlatego, że ja teraz idzie wstaję, tak żeby was nie oszukać, 10:00. No dobra, czasami później. Mam nadzieję, że mi ten vlog wyjdzie, bo dawno nie nagrywałam vlogów, tak jak już mówiłam. I nie wiem za bardzo, co mam do was mówić. No ale mam nadzieję, że to będzie troszeczkę jakoś chociaż interesujące. Dziwnie wyglądam w tym świetle, I don't know. Chyba wam mówiłam, że pokażę wam outfit, więc proszę. Tego ubrałam takie buty. One nie są ocieplane jak coś, bo wyglądają na ocieplane, ale nie są. No i teraz muszę was tutaj podwyżyć, bo świetnie w ogóle nie wiem, ja mam dzisiaj te włosy i mam już jakieś takie dziwne, znaczy teraz je wzięłam z suchym szamponem i są git nawet. No i co, która jest godzina? Jest 14:20, ja dosłownie przed chwilą wróciłam do domu. No trochę mi zajęło rozłożenie tego statywu, musiałam jeszcze tam podłączyć, bo jakieś dziwne światło jest. Dobra, a więc dostałam dyplom. Kandydat na medal, bo brałam udział w takim konkursie. Chyba wam mówiłam na moim kanale w jakimś vlogu, że robiłam te zadania, ale i tak nie wybrałam. Więc jakby spoko, w sumie mogę sobie to pisać na Rasmusa. Ale ja mam tylko jeden konkurs, czyli mam jeszcze drugi. Mam jeszcze drugi, w którym zająłam drugie miejsce. A więc tylko jeszcze zająć... Co by karetka, ambulans? Ciekawa sytuacja. Okej, okay, nieważne. Ale nie, no stoi tam, co traje, bo tutaj mam okno, nie? Dobra, nieważne. A więc pozostało mi tylko zająć pierwsze miejsce. Konkursie, który będzie jakby w drugiej klasie, bo wydaje mi się, że to jest konkurs, który jest co roku, ale nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo wtedy bym pojechała na Rasmusa, z moją siostrą może, bo jeżeli nie, to żebym nie pojechała. No a tak, mam też świadectwo, więc zdałam. Oczywiście go wam nie pokażę, bo to są jakieś moje dane, ale nie chcę, żebyście wiedzieli, do której szkoły chodzę, choć w sumie, jeżeli ktoś by chciał sobie to znaleźć, to by sobie to znalazł, bo nie jest to jakaś tajemnica. No i co? Już mogę się nazwać drugoklasistką? Chyba tak. Ale szczerze powiem wam, że ja nawet nie wiem, jak to się działo. Totalnie. Na początku się jakoś tak dużyło, ale teraz? Teraz nie. Ja byłam już spokojna od jakoś 2 tygodni, bo miałam tylko taką średnią sytuację z chyba przedsiębiorstwa logistycznego. Bo nie, miałam wtedy tylko jedną ocenę, nie? Ale była kartkówka, więc napisałam ją w sumie choć tak na jedynkę i zrobiłam notatkę. Miałam odpowiedź ustnie i tak się mogę tym stresowałam, ale zrobiłam notatkę, więc no, udało się. No i chyba
No i z hita miałam też, nie miałam jednej oceny, miałam dwie. No. I tak to miałam wszystko z wszystkiego Bibra, a więc znowu ktoś mi przerwał, ale już kontynuuję i zapomniałam totalnie, o czym mówiłam. No ale tak, pierwsza klasa naprawdę się działa szybko. Tak jak mówiłam, tylko te końcowe tygodnie, jak wiecie, brakowało jakiejś oceny, czy coś tam ze średnią, czy brakowało coś tam. Ale na przykład z, jak to było, czego to było, z laboratorium magazynowego brakowało mi chyba, no nie wiem, kilkusetnych. I mi pani wstawiła, więc dziękuję bardzo. No i tak już nie szkolnie za bardzo, czytałam jeszcze książkę w autobusie. Fucking of David Chu. Chyba tak, bo z Korei, nie? Koreańczyk. Tak. No tak, widać się z widzami. Nie. Okay. A więc teraz będę co w włosach. W sumie tylko u was nie widać. No. Tak, z tobą by ktoś przerwał. Ale pamiętam, że mówiłam o książce, więc książkę Franklin in Love. Jeżeli lubicie jakieś romansidła i takie k-dramy, to polecam wam totalnie. Choć na początku była nudna, ale w sumie każda książka jest na początku nudna. Każda, jaką jak na razie czytałam, a nie czytałam jakoś wiele książek, bo ja dopiero, wiecie, wchodzę w ten świat książek. I w sumie nie wiem, jaką teraz zacznę, bo mam jakąś tam... nie wiem, mam jakąś kolekcję książek, jakby... No więc nie wiem, którą zacznę, pewnie wam pokażę, jak zacząć czytać jakąś nową książkę na Instagramie, więc oczywiście zapraszam was tam. Jeszcze mogę TikToka, bo zaczęłam tam być regularna, tak można to powiedzieć. No i co, w sumie nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Ja boję się, że z tego filmu nawet jakby to nie będzie 10 minut pewnie. I tak wiecie, tak gadam, że praktycznie o niczym jeszcze. To było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jakby planuję go wstawić w niedzielę. Ja nie wiem, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że się ogarnę z montażem i dam radę. No, to było wszystko w tym filmie. Jeżeli taki film wam się spodobał, nie zapomnijcie o apeczce, o subskrypcji naszego kanału. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, południa, nocy, czy coś tam. No, you know. Love you guys and bye bye.